Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku zrobimy porównanie wszystkich czterech par Kobe Protro, które wyszły do tej pory. I niestety więcej chyba już nie zobaczymy, choć po tym jak wyszły te zdjęcia Kobe szóstek właśnie z tymi znakami Mamba, Gigi i Kobe, to może się dogadają i to będzie troszkę inna umowa kolaboracyjna między Mambą a ten... No zobaczymy, ja jestem bardzo ciekaw, bo troszkę to we mnie podsyciło jakiekolwiek nadzieje na dalszy cykl tych butów, a jak mówiłem, bardzo czekam na dziewiątki high-end. I cóż my tu mamy? Mamy tutaj Purple jedynki, mamy tutaj Black Snake'i czwórki, mamy tutaj Grinch'e szóstki i mamy tutaj Bruce Lee piątki. Każdy but będziemy oceniać wspólnie, kategorii jak zawsze 5 i w każdej będziemy rozdawać jeden punkt. Który but zdobędzie najwięcej punktów, ten wygrywa. I jest to oczywiście moja subiektywna ocena, możesz się z nią kompletnie nie zgadzać i no okej, wisi mi to. Przejdźmy już do oceniania butów. Pierwsza kategoria, którą zazwyczaj się zajmuję, jest to cena do sztosa. No tak, powiem wam oczywiście ceny tych butów w moim sizie na StockX do takiej czystej, bez podatków, bez shipu, czyli musicie doliczyć następne, no nie wiem, $80. No cóż, tak, te buty $500 są najtańsze, te $755, $777 i $747. Jak widzicie, te tam jest różnica maksymalnie $20. Tutaj jest jednak $250 mniej, no ale jeśli chodzi o sztosy, no to tak naprawdę tych ostatnio wychodzi tyle, że ja nie mogę. Chociaż tutaj to Undefeated też teraz wychodzi. Tutaj ten pak cały Undefeated był. Panie Boziu, te buty są kozackie. Jest tu bardzo dużo butów, które ja bym chciał. Ja bym chciał mieć tysiące Kobich, bo Kobi mają naprawdę kozackie CW. Teraz to już tak. Teraz panie tego już nie robią. Nie robią, niestety. I no w sumie robią, ale już kosztują kosmiczne pieniądze. Jeśli za buty musisz zapłacić tyle dolarów, co płacisz za nie w retailu, w złotówkach, no to już zdecydowanie boli. Patrzyłem ostatnio nawet na grupkach, gdzieś sobie kupić Kobe szóstki, te białe, co ostatnio wychodziły, te Del Solo. No, w moim sensie nie ma nic. Trzeba by było ściągać z zagranicy. I cóż, jak wiemy, ceny są chore, więc ocenimy tylko sztosy. Dla mnie osobiście wizualnie największym sztosem są Kobe szósteczki i to one dostają punkt i mamy tutaj 1-0-0-0 bet. Dobra, kolejną konkurencją będzie wygoda. Jeśli chodzi o wygodę, to tak, z kobikami jest ten problem, w szczególności z szóstkami i piątkami. Czwórki, jedynki, nie ma tego problemu. Tutaj mam true to size, tu mam 0,5 size'a w górę. Niektórzy nawet brali cały size w górę w tych kobikach. Mi 0,5 wystarczyło, jest dobrze. I jeśli chodzi o to, ten fitting, no to będzie główny problem. Jeśli chodzi o samą wygodę użytkowania, wszystkie są sztosami. Te nawet jak na wysokie, to w środku jest bardzo miło. Może potwierdzić Artur, który jak pierwszy raz je założyłem, to musiał je założyć na swoje stopy sam. Więc ja propsuję, naprawdę bardzo propsuję. Jedynki, jak widzicie, one są całe pogięte, bo ja w nich całkiem sporo gram. Ja lubię w tych jedynkach sobie grać. Czwóreczki tak samo, to już jest zmierzone, bo w czwórkach też dużo grałem. Ze wszystkich butów najmniej grałem chyba w piątkach, szczerze powiedziawszy. Ale one, no widać też zniszczenie, bo tu jest jakieś zadrapanie, tu rozmyte to. No niestety, jak grasz, to ktoś ci nadepnie na stopę i no widać to użytkowanie. Najwięcej na pewno w jedynkach, potem czwórki, szóstki, piątki. Ale gdybym miał wybrać jedne najwygodniejsze, no to punkt dla czwóreczek. Dla mnie, jeśli chodzi o wygodę, czwórki są super, może trochę za miękkie, ale no tam jest tak wygodnie w środku. Ten materiał tutaj jest tak fajnie wentylowany, miękki, naprawdę bardzo spoko. Ja go bardzo lubię i dla mnie czwóreczki to jest kosa. Kiedyś nawet opowiadałem wam, że przy ich recenzji, że kiedyś jak na turnieju grałem we freakach,
i mnie friki gdzieś tam obtarły po prostu przy jednym ruchu. Założyłem kobiki, tu już nic nie obciera, tu jest złoto. Panie, idź pan. Więc punkt leci dla kobików, czwórek, protro i mamy 0, 1, 1, 0. No, przechodzimy do następnej konkurencji, a jest to amortyzacja. I szczerze powiedziawszy, ja wielkiej różnicy amortyzacji nie czuję między poszczególnymi butami, ale gdybym miał wybierać, to szczerze powiedziawszy, są te różnice są mikroskopijne. Po pierwsze, tutaj jest ta podeszwa bardzo mięciutka. Znaczy, może nie miękka w zasadzie, że ta guma jest miękka, ale ona tak jakoś za miękko pracuje i to czuć troszkę inaczej. Tutaj znowu jest bardzo klocowo, no to wiemy, no ten but jest bardziej klocem niż te. Kobiki szóstki mają troszeczkę cieńszą tą podeszwę niż piątki i dlatego punkcik dałbym piątką, ponieważ tutaj ta pianka naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Ja ją ogólnie mega propsuję. Jak wiemy, tu mamy już jej troszkę mniej w kobikach szóstkach, tutaj w piąteczce jest troszkę więcej i może dla mnie to jest plus, ponieważ jestem cięższy. Jakbym był lżejszy, no to prawdopodobnie wziąłbym szóstki, ale ja jestem cięższy, a to moja subiektywna lista, nie obiektywna. Pamiętajcie, nie jesteście obiektywni. Nikt nie jest. Możesz się starać być jak najmniej subiektywny. No. I dam punkt tutaj i mamy 1, 1, 1, 0. I teraz przejdziemy do trakcji. I cóż, moi drodzy, trakcja. Trakcja jest rzeczą bardzo dobrą we wszystkich kobikach. Jest kozacka, to but ze wszystkich czterech żaden nie ma problemów z trakcją. A ciężko znaleźć serię, w której nie byłoby problemów z trakcją, tak właśnie myślę. No, może Kylie. Kylie, to co by nie powiedzieć o Kylie, to one trakcję mają dobrą. No, PG mam dopiero od trójek, więc też się nie chcę za bardzo wypowiadać, ale no myślę, że to jest seria z najlepszą trakcją chyba, jaką ja posiadam. Przynajmniej w mojej opinii. Jeśli ktoś myśli inaczej, zapraszam do sekcji komentarzy. Każdy but jest sztosem, ale powiem wam, że to jest też moje oczywiście subiektywne zdanie. Mimo że gram w tych najwięcej, no bo mam je najdłużej po prostu, więc najwięcej w nich gram i trakcja jest dobra, to uważam, że byłoby to ostatnie miejsce zdecydowanie ze wszystkich kobi, a trakcja jest naprawdę kozacka. Drugie najgorsze miejsce, no to te kobiki czwóreczki. Zdecydowanie, bo piątki i szóstki to już w ogóle jest klej na podeszwie i ja bardzo to lubię, bardzo mi to siedzi. I zdecydowanie muszę wybrać między parą piątek i szóstek. I szczerze powiedziawszy, na początku, kiedy miałem piątki, ja piątki Bruce Lee dorwałem bardzo późno, bo nie miałem ich na dropie, tylko chyba z miesiąc później. Ja miałem dwa tygodnie, jak nie więcej, bo miałem dwa tygodnie różnicy między tym a tym. W tym grałem dwa tygodnie i miałem już Grinche. Więc no, różnica tutaj czasu jest mała. I myślałem przez te dwa tygodnie, że najlepszą trakcją są kobi piątki, ale kobi szóstki mają jeszcze lepszą. One w ogóle, to jest dla mnie but z drugą najlepszą trakcją, jaką mam, bo pierwszą są Pumy All Pro. Tam ich nie widzicie, bo się kończą półki tam. Ale Pumy All Pro to dla mnie najlepsza trakcja, to jest drugie miejsce i muszę dać punkcik tutaj. I mamy 1, 2, 1, 0. I zostaje nam ostatnia konkurencja, czyli ochrona rozklekotanych stawów. I cóż, jeśli ktoś z tych dwóch butów nie dostanie tutaj punktu, no to wygrały kobi szóstki. A kto dostanie ten punkt? No cóż, moi drodzy, trzeba powiedzieć, że lockdown stopy na pewno bardzo dobry jest w tych dwóch butach i w tym. Tutaj, no jak mówiłem, jest troszeczkę za miękko, co sprawia super wygodę, ale tak do końca tej stopy nie macie, wiecie, takiej zamkniętej. I to też ma swoje minusy, w szczególności dla osób, które bardzo lubią sobie coś rozwalić. No, dodatkowo tutaj ten but jest naprawdę wysoki, jest sporo sztywniejszy niż tu. Chociaż ta skóra tutaj jest i tak mega, mega kozacka i mega fajnie pracuje, to powiem wam, że no jednak jest twardsza niż to. No tutaj to mamy, wiecie, taki zwykły materiał syntetyczny, no przypominający wężą skórę.
Tu ten to w ogóle jest materiał bardzo dziwny, on się tak szybko brudzi. Wiecie ile, jak ja często muszę czyścić te buty? Ale czarne kreski to są co chwilę, no nawet tutaj jeszcze nie dotarłem. A myślałem, że wytarłem wszystko przed nagrywaniem. Ale ogólnie dość łatwo z tego schodzi, więc tu nie ma problemu. I no tu jest twardsze, jest sztywniejsze, jest wyższe, no więc odpowiedź jest raczej prosta. Daję punkt dla Kobi Protro jedynek i mamy 1, 1, 2, 1. Zwycięzcami są Kobi szóstki, Protro. Tutaj mamy akurat Grinche, tam jeszcze z tyłu są All-Stary. W mojej opinii najlepszy ze wszystkich Protro butów Kobiego Bryanta. Oczywiście możecie dać znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy faktycznie to są najlepsze Protro, czy któryś z tych butów jest jednak lepszy. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku. Już w sobotę, Kylie 4 Low. Na razie.